Trenuję sobie, trenuję. Odcinek o zarówno nowych technologiach w sporcie, jak i o problemie, z którym chyba każdy z nas wielokrotnie się zmierzył, czyli o limitach własnego organizmu. Hasło Citius Altius Fortius wciąż absolutnie jest na czasie i właśnie w wielu dyscyplinach sportu czy konkurencjach no, zawodnicy dążą do tego, żeby szybciej biegać, wyżej skakać, być silniejszymi. Czasami no, trudno nam sobie wyobrazić, że można jeszcze przekroczyć jakieś bariery, natomiast na szczęście tak się dzieje i dzięki temu właśnie oglądanie rywalizacji sportowej, a nawet samo uczestnictwo w tejże rywalizacji no i ma sens i rzeczywiście jest przyjemne. Nowoczesny sport to trening, można powiedzieć, całościowy, kompleksowy sportowca, a więc trening fizyczny, kondycja, sprawność techniczna, ale również i trening mentalny, przygotowanie sportowca do idealnej koncentracji. W sporcie profesjonalnym, takim zawodowym, jest tak, że chyba powoli dochodzimy do takiej granicy już, gdzie nie da się za bardzo wyżej, szybciej czy dalej. Proszę, akcja! Janek? Tak, jadę na rowerze, który ma silnik, nie uwierzysz? Ja nie wiem, czy ja się zatrzymowałam. To jest chyba powodem, dla którego wchodzi wiele różnych nielegalnych form dopingu i ta technologia próbuje gdzieś tam przechytrzyć, przeskoczyć. Dla mnie, jako dla zadowolonego amatora, który nie musi się porównywać z żadnym high-topem, to jest po prostu wielka satysfakcja. To kiedy z zawodów na zawody udaje mi się osiągać lepsze rezultaty, to mi daje ogromną satysfakcję i dla mnie to całkowicie wystarczy. Szkoda, że ten program nie trwa dłużej, bo myślę, że jakby nam ust nie zamknięto, to byśmy z Tomkiem sobie jeszcze na pewno długo pogadali. Thank you.